O, cześć! Chciałem wam pokazać swoją haciendę, którą kupiłem za pieniądze za występy u Dąbra. Słuchajcie, to zacznijmy tak. To jest przedpokój. Tutaj w przedpokoju można sobie powiesić ubranie. Na przykład na takiej rurce, którą tutaj wciskamy. Proszę bardzo. Jest to bardzo praktyczna rzecz. Rurka jest przenośna, więc można ją wszędzie przymocować i powiesić. Mam trzy sracze. Jeden sracz jest na przykład do sikania. Drugi sracz mam do srania, a trzeci sracz mam do puszczania pawia, jeżeli mi się na niego zbiera. Słuchajcie, zbieram na samochód, na razie jeszcze mam mało... Tu widzę, że uzbierałeś trochę rzeczy na samochód. Zbieram rzeczy, mam na razie kierownicę, robię sobie tak, trenuję, nie mam prawa jazdy jeszcze, ale trenuję skręty i robię, tu nikt mnie nie obserwuje, mam po prostu totalny luz. Robię tak. I po prostu jestem, jak ja się tutaj zajebiście czuję. Sypiam jak Kaddafi, jak żył. W każdą noc sypiam w innym miejscu. Na przykład wczoraj spałem tutaj. Nie ma problemu. Mam tutaj wygodne legowisko. Mam tutaj coś pod głowę. Proszę bardzo. Jak paniszcze. Jak paniszcze poduszkę tu mam. Jak paniszcze albo jak panszcza. Jak paniszcze albo jak panszcza. To jest rzut wolny. A to jest rzut szybki. Bardzo lubię robić zdjęcia. Mam w każdym pokoju po jednym aparacie. A to jest Instagram od razu, tu jest wgrany. Kurwa, znudziło mi się. Dostałem od Dąbra. Powiedział, że dobry. Taki telewizor. Powiedział, że 70-calowy. Trochę mały, ale... Powiedział, że to nic, że jak rzucę, to i tak będzie odbierał. W weekendy czasami do mnie przyjeżdża dziewczyna. Prosi, żebym zrobił jej patelnię. No i zrobiłem. Tak tu chodzę po tym swoim domu, to naprawdę jest kopalnia rzeczy, których jeszcze nie odkryłem. Na przykład opona samochodowa zimowa, która mi się bardzo przyda. No i co? I no, świąteczne, proszę bardzo, ozdoby, bombki. Bombki choinkowe. O, bombki choinkowe, które jak się wkurwisz, że źle ubrałeś choinkę, to możesz nimi jebnąć o ścianę, możesz nimi napierdalać. Jeszcze możesz napierdalać i żaden się kurwa nie rozwali. I to mnie kurwa denerwuje, że żaden się kurwa bombek nie rozpierdoli. To pomieszczenie to jest badialnia. Moje dziecko na początku uwielbiało folię bąbelkową, a ja poszedłem na całość. Kupiłem jemu 6 ton styropianu. I on, to moje dziecko, siedzi całymi dniami, ja pokażę jak ona to robi. I robi tak. A ja wtedy mogę spokojnie zabawiać się ze swoją żoną i trzema przyjaciółkami, a głównie nam nie przeszkadza. A to jest przybytek, w którym trenuję na bicepsy, kaloryferek i tak dalej. Zamiast wydawać hajs na siłownię, chodzę tutaj i podnoszę ciężary. Na przykład taki betonowy klocek, który waży cholerę, może z 15 kg nawet. Uwaga! Rozbij go o głowę. Trenuję też tu karate. A tutaj, jak mój synek Henio jest niegrzeczny, czasami go wkładam na 5-6 dni. O. Jest grzeczny potem? Już jest wtedy grzeczny. Jest wtedy grzeczny i nic nie mówi przez najbliższe 6 miesięcy. Nienawidzę też. Jestem z siebie dumny.